Państwu. Ja nazywam się Michał Syska. W imieniu Ośrodka Myśli Skojarzenia imienia Fernanda Lassala oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta witam Państwa na spotkaniu dyskusyjnym o neoliberalizmie. Bardzo się cieszę, że te spotkania odbywamy w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem oddać głos panu Robertowi Olesińskiemu, gospodarzowi tego miejsca, aby raz przyjąć. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w szacownych chmurach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Miała uczestniczyć w dyskusji również pani profesor Mączyńska, szefowa towarzystwa, ale niestety obowiązki wcześniejsze nie pozwoliły jej na to. Witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie, krzewicieli myśli Friedricha Eberta i Fryderyka Lassala i miłośników tej myśli. Postaci bardzo istotnych dla myśli społecznej i ekonomicznej Europy. Myślę, że dyskusja, którą pan Michał będzie prowadził, będzie interesująca i inspirująca dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że możemy to spotkanie odbywać właśnie na siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem też oddać głos Krzysztofowi Lebranowi, dyrektorowi Fundacji Friedricha Eberta w Polsce. Bardzo proszę. Teraz muszę Państwu założyć słuchawki. Tak samo będzie, kiedy będzie zabierał głos profesor Nylke. Także ja tutaj taką rozgrzewkę zrobię. Przećwiczymy zakładanie słuchawek odbiorników. Cieszę się, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być. Dziękuję partnerom, Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu za to, że nas tutaj gości. Dziękuję Państwu, że poświęcają Państwo czas, biorąc udział w tej debacie. Cieszę się bardzo za debatę, to jest bardzo ciekawy temat. Też osobiście mam takie poczucie, że żyjemy w czasach hegemonii neoliberalizmu, ale coś się chyba zmieniło. To już nie jest tak, jak było w latach 90. czy na początku XXI wieku. Na pewno zmiana wynika z kryzysu finansowego. Natomiast dalej jest wiele krajów, gdzie rzeczywiście gospodarka jest zdominowana myślą neoliberalną. Natomiast jest jeszcze kwestia polityczna i tutaj nie widzę takich sił politycznych, które by kwestionowały ostatnie 40 lat neoliberalizmu i też towarzyszą nam instytucje, które kształtowały się w duchu neoliberalizmu. Dotyczy to również Unii Europejskiej. To są instytucje, które zostały ukształtowane w latach 90. i oczywiście to są instytucje, które wówczas kierowały się tą myślą neoliberalną, która wówczas była myślą dominującą. I wydaje mi się, że strona lewicowa polityczna ma z tym więcej problemów niż prawicowa. I teraz też widzę też takie przesunięcie, że rzeczywiście wracamy czasami też do neoliberalizmu na prawicy i jedyna odpowiedź na kryzys to zdaniem tych ludzi progresywny neoliberalizm, czyli to jest tak naprawdę wyłącznie pewne uzupełnienie tego neoliberalizmu gospodarczego i politycznego, który był wcześniej. Natomiast nie jest to taka prawdziwa zmiana aksjologiczna. Nie widzę czegoś takiego z lewej strony sceny politycznej ani w Europie, ani w USA. Dlatego jest temat bardzo aktualny i też neoliberalizm teraz to może być pewien paradoks, jest kwestionowany przez prawicę, zwłaszcza w tym wydaniu populistycznym. Coraz częściej działacze prawicowi kwestionują rozwiązania neoliberalne, być może nawet bardziej niż działacze lewicowi, dlatego to jest ważny temat i wydaje mi się, że jest na początku bardzo ważnej i potrzebnej debaty. Natomiast profesor Nylke na pewno w kontekście niemieckim to jest ta osoba, która może najcenniejszy wkład wnieść w taką dyskusję, taką debatę, dlatego dziękuję mu, że przyjął zaproszenie do Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem
przedstawić nasz skład prelegentów. Chciałem bardzo serdecznie przywitać profesora Andreasa Delkę, profesora ekonomii politycznej Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, pani dr Janina Peterczyc z Katedry Bezpieczeństwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, współpracowniczka Fundacji Teraz w Brazylii oraz Ośrodka im. Lasala oraz pan dr Jakub Sabulski, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, autor głośnej książki Pokolenie 89. I bardzo się cieszę, że państwo przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Jeszcze tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że to spotkanie jest częścią pewnego cyklu. Cyklu, który rozpoczęliśmy na początku tego roku. I w marcu dyskutowaliśmy o bilansie kryzysu, globalnego kryzysu finansowego. Był także pan Andreas Nelke, była pani profesor Mączyńska, był także redaktor Rafał Woś. A o kolejnym spotkaniu, bo jeszcze w tym roku kolejne spotkanie z tego cyklu się odbędzie, powiem na samym końcu, a teraz państwo pozwolą, że ja usiądę i zadam pierwsze pytania naszym panelistom. Jednocześnie zaznaczałem, że nasze spotkanie będzie miało oczywiście charakter rozmowy nas wszystkich. Znaczy najpierw poproszę o kilka słów prowadzenia naszych gości, a potem oczywiście liczę także na państwa polemiki bądź pytania. Chciałem to rozpocząć od profesora Andreasa Nelke, ale jeszcze nie odnosząc się do istoty naszej dyskusji, ale do pewnej być może dla państwa ciekawostki. Otóż profesor Andreas Nelke jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców przez premiera Polski, pana Mateusza Morawieckiego. I Mateusz Morawiecki często powołuje się na prace naukowe profesora Nelke, więc chciałem cię na początku, Andreasie, poprosić o to, żebyś powiedział, co takiego Mateusz Morawiecki cytuje z twoich prac i co wydało mu się tak inspirujące, że bardzo często wymienia twoje nazwisko. Also er zitiert nur einen einzigen Aufsatz. Proszę, żebym mówił, mówcę do mikrofonu. Tłumacze nie słyszą. Proszę włączyć mikrofon mówcy. Tłumacze nie słyszą. Teraz w porządku jest. Więc jeszcze raz powtórzę. Morawiecki cytuję artykuł, który napisałem 10 lat temu. Znów nie słychać. To jest artykuł sprzed 10 lat z pewnego czasopisma naukowego i tam zastanawialiśmy się nad typem kapitalizmu tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach wyszehradzkich. I określiliśmy to w ten sposób, że jest to gospodarka rynkowa, ale zależna. I też rozmawialiśmy o tak zwanych varieties of capitalism. I tam chodziło o to, żeby odróżnić ten liberalny kapitalizm, który mamy w USA i Wielkiej Brytanii, od takiego skoordynowanego kapitalizmu, który jest w Japonii i w Niemczech. I powiedzieliśmy wtedy, że jest jeszcze trzecia wersja kapitalizmu. To są te właśnie gospodarki wschodnioeuropejskie, zależne, które w dużej mierze właśnie zależą od tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I stąd powstało to pojęcie, właśnie zależny kapitalizm, zależna gospodarka kapitalistyczna. I to jest też taka spójna funkcja, spójna forma kapitalizmu, która może przynieść solidny wzrost gospodarczy, ale też wiąże się z tym duże ryzyko. To znaczy, z jednej strony mamy duże nierówności, ponieważ mamy część społeczeństwa, która korzysta na tych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a inna część społeczeństwa nie korzysta. Poza tym jest też takie ryzyko, że te bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą się potem przenosić do kolejnych krajów, które później będą po prostu atrakcyjniejsze. Więc jeżeli państwa, które tkwią w tym kapitalizmie zależnym, nie zainwestują odpowiednio w edukację obywateli, to potem może się okazać, że te główne ośrodki inwestycji zagranicznych, czyli na przykład te montownie, będą przenoszone z Polski dalej na wschód.
I z tego przede wszystkim korzysta premier Morawiecki i szuka tam legitymizacji dla swojej polityki gospodarczej i mówi, że Polska powinna właśnie uwolnić się od tego statusu gospodarki zależnej i musi inwestować we własne rozwiązania gospodarcze w ramach inwestycji też publicznych. Czy Polska to rzeczywiście robi, nie mogę tego ocenić, to Państwo wiedzą lepiej, ale to jest ten kontekst, w którym jestem cytowany zwykle przez premiera Morawieckiego. To teraz chciałem już przejść do tego, do kluczowych pytań naszej dyskusji, a mianowicie o to, czy według Ciebie pojawiły się, jeśli chodzi o te modele kapitalizmu, próby wyjścia poza ten paradygmat neoliberalny. W swoich artykułach wskazujesz m.in. na państwa nazywane tak skrótowo BRICS, tak? Jako te państwa, które próbują tworzyć inny model kapitalizmu, niejako w kontrze do tego modelu, globalnego modelu neoliberalnego. Więc jak byś mógł scharakteryzować te próby podejmowane przez różne gospodarki wychodzenia poza ten paradygmat neoliberalny? Czy są próby udane, czy i także chciałem zapytać też o pewien kontekst polityczny, czy, bo coraz częściej pojawia się w debacie takiej politycznej teza, że te wszystkie próby wychodzenia poza paradygmat neoliberalny, one wiążą się z tendencjami autorytarnymi bądź nacjonalistycznymi, jeśli idzie o kwestie polityczne. Wydaje mi się, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony porównanie między tym systemem narodowym, kapitalistycznym. To jest coś, co istniało przez wiele dekad. I potem pojawił się ten rozwój kapitalizmu globalnego. To są dwie różne perspektywy i z tych dwóch perspektyw mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie. Jeżeli chodzi o różne systemy kapitalizmu, to rzeczywiście mamy już gospodarki, które moim zdaniem odwróciły się od tego liberalnego kapitalizmu i to są takie gospodarki jak Indie, Chiny i częściowo też Brazylia. To są takie systemy gospodarcze, gdzie państwo odgrywa bardzo dużą rolę, to państwo organizuje inwestycje publiczne i też prowadzi taką selektywną politykę gospodarczą. To zupełnie inaczej się toczy niż w takich gospodarkach liberalnych. Tam mamy na przykład przedsiębiorstwa państwowe, które są chronione przez rząd. Też rynki są odpowiednio izolowane. Mamy też tak zwany reverse engineering. I też mamy inną sytuację, jeżeli chodzi o ochronę praw własności intelektualnej. I wszystko to przyczyniało się do rozwoju gospodarczego w Indiach, w Chinach, w Brazylii. I tam to dobrze działało. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź. Tutaj chciałbym tej odpowiedzi udzielić bardziej w kontekście globalnym i historycznym. I z tej perspektywy mam wrażenie, że jeżeli byśmy się cofnęli o 100 lat, to były tam różne fazy kapitalizmu, które były raczej liberalne i były też takie zorganizowane. Na przykład mieliśmy bardzo liberalną fazę kapitalizmu w latach 20. XX wieku i to się wszystko skończyło no, tak zwaną wielkim kryzysem gospodarczym, wielką depresją i potem kapitalizm miał już bardziej zorganizowaną formę i to było wydanie na przykład faszystowskie w Niemczech, w Japonii czy we Włoszech, ale też mamy bardziej pozytywne przykłady jak New Deal w USA i ta forma kapitalizmu najpóźniej w latach 80. znów została zastąpiona taką bardziej liberalną formą kapitalizmu, którą nazywamy neoliberalizmem i powiedziałbym, że teraz jesteśmy w takiej fazie kryzysu z neoliberalizmu i wydaje mi się, że znów nadejdzie taka faza zorganizowanego kapitalizmu, że ona już się tak naprawdę już zaczęła. I spójrzmy na Trumpa, na jego politykę gospodarczą. Jak on kształtuje
swobodę handlu na świecie w oparciu o te neoliberalne instytucje, ale też spójrzmy na Brexit, też zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o partie polityczne w różnych krajach tutaj w Europie, gdzie mamy coraz więcej populizmu. Spójrzmy też, co robią instytucje handlowe, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tam też widzimy pewne przesunięcie paradygmatu, więc wydaje mi się, że jesteśmy w środku teraz takiej fazy odwrócenia się od neoliberalizmu. To jest teraz bardziej taki kapitalizm zorganizowany, ale jaką dokładnie on będzie miał formę, tego jeszcze nie wiemy. Być może ta alternatywa wobec neoliberalizmu będzie dużo gorsza niż sam neoliberalizm, ponieważ właśnie może to pójść w kierunku autorytaryzmu, to jest jedna z możliwości, ale może też być inaczej, nie chcę tracić nadziei, tak jak to było tak w 30. czy 40. będzie coś takiego no, jak New Deal wtedy, czyli taka progresywna alternatywa wobec neoliberalizmu i to jest właśnie no, nasze zadanie, które zawsze przed nami stoi. To jeszcze chciałbym dopytać Andreasa Mylkę o tą kwestię, którą poruszył dyrektor S. Hillebrand, mianowicie Unię Europejską, bo spotkaliśmy się w marcu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, teraz spotykamy się po wyborach do Parlamentu Europejskiego. I w tej kampanii tegorocznej, ale także na przestrzeni ostatnich lat środowiska socjaldemokratyczne czy progresywne wprowadzały do debaty publicznej taką narrację, że to Unia Europejska może być takim narzędziem koordynacji kapitalizmu. Znaczy, że Unia Europejska może być taką przestrzenią, gdzie można narzucić demokratyczną kontrolę neoliberalnej gospodarce, czy też wyjść z tego paradygmatu neoliberalnego. Często za tym szła także argumentacja, że państwa narodowe nie są w stanie kapitalizm koordynować. Moje pytanie do Ciebie, czy ty podzielasz tę opinię? Czy Unia Europejska może być takim narzędziem koordynacji kapitalizmu i wyjścia poza neoliberalny paradygmat? Czy też filozofia, na której ona została oparta, nie pozwala na tego typu transformację? Czysto teoretycznie, oczywiście Unia Europejska mogłaby odegrać taką rolę, ale w praktyce tego na pewno nie robi, przynajmniej na razie. Jeżeli spojrzymy konkretnie na to, co się dzieje z neoliberalizmem w gospodarkach państw Unii Europejskich, to widzimy właśnie, że on był pogłębiany i często Unia Europejska przyczyniała się do wzmocnienia tego neoliberalizmu w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynki finansowe. No tutaj szukaliśmy stabilności, ponieważ była duża chwiejność na tych rynkach finansowych, ale jaka była odpowiedź Unii Europejskiej? Liberalizacja rynków finansowych. Też jeżeli spojrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią, to też Unia Europejska wspiera inwestycje bezpośrednie zagraniczne, więc tutaj też widzimy, że to przyczynia się do neoliberalizmu, absolutnie go nie zwalcza. Kolejny przykład to polityka prowadzona w strefie euro po kryzysie finansowym. Tam też Unia Europejska wywierała dużą presję na te gospodarki na południu Unii Europejskiej w kierunku liberalizacji, w kierunku prywatyzacji, w kierunku ograniczenia praw pracowniczych, więc zakładam, że Unia Europejska jest takim bastionem neoliberalizmu, co też w dużej mierze wynika z tego, że od początku było to wpisane w system wartości Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzymy na traktaty rzymskie, to też wynika z nich, że na tym opiera się w ogóle jakby założenie Unii Europejskiej, że mamy cztery swobody i one mają oczywiście charakter liberalny i też no, Komisja i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadbały o to, że ten liberalizm był na przestrzeni wszystkich tych lat pielęgnowany i wzmacniany. Oczywiście w teorii można by sobie wyobrazić, że Unia Europejska mogłaby być ważną instytucją, żeby jakąś alternatywę zaoferować wobec neoliberalizmu, ale w ostatnich dekadach Unia Europejska tego nie robiła i wydaje mi się, że trudno byłoby to zorganizować. Dlaczego? Dlatego, że w wielu obszarach
no trzeba by mieć jedno głośno, no trzeba by po prostu mieć zgodę wszystkich państw członkowskich, tam jest wymóg jednogłośności, natomiast trudno to w praktyce zrealizować, mimo że pomysł rzeczywiście wydaje się atrakcyjny. Dziękuję. Teraz chciałem poprosić panią dr Janinę Petelczyk o odniesienie się, właściwie zwiążenie się z tym samym pytaniem, ale w kontekście doświadczeń, które masz. Po pierwsze, jako współautorka książki, która była poświęcona skutkom kryzysu i przede wszystkim obywatelskiej percepcji kryzysu, i także jako specjalistki od ubezpieczeń społecznych, bo neoliberalizm to także prywatyzacja emerytur, czy przynajmniej tak kojarzymy ten nurt ekonomiczny z prywatyzacją także zabezpieczenia społecznego, więc w tym kontekście chciałem to pytanie, które wcześniej skierowałem do Andrasa Melka, skierować teraz do ciebie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tłumaczy mnie słyszą. Bardzo dziękuję także za zaproszenie i cieszę się, że mogę się tutaj wypowiedzieć z takiej perspektywy bardziej polityki publicznej niż samej ekonomii, a myślę, że to jest dosyć istotne. Na samym początku jednak jeszcze powiem jedno słowo o Brazylii, jeśli mogę, bo wydaje mi się, że ten kraj z grupy BRICS był jednym, który właśnie spróbował zmierzyć się z neoliberalizmem i wprowadzić trochę bardziej rozwiązania, które my rozumiemy jako socjaldemokratyczne, w taki właśnie demokratyczny sposób. I to były to lata rządów Ignacio Lula da Silva od 2003 i później jego następczyni, Dilma Rousseff, i oni rządzili Brazylią w sposób, którego właśnie moim zdaniem częściowo możemy nazwać neoliberalizmem, bo Brazylia jest krajem globalnego południa powiązanym z wieloma instytucjami i nawet prezydent Lula da Silva nie był w stanie zwalczyć pewnych neoliberalnych rozwiązań i nawet nie próbował, powiedział od początku, że oczywiście system ekonomiczny pozostanie takim, jakim jest. Natomiast tak naprawdę teraz Brazylia bardzo wraca do neoliberalnych rozwiązań i do takiego całkowitego wycofywania się państwa z bardzo wielu dziedzin. Pewnie najbardziej znanym przypadkiem jest to, że prezydent Bolsonaro powiedział, że nie będzie już finansował nauki socjologii i kulturoznawstwa, chyba nie pamiętam drugiego, filozofii, przepraszam, ponieważ to się nie opłaca państwu i widać to podejście, też ogromna rola właścicieli ziemskich, te okropne, straszliwe pożary, które z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze 2 miesiące temu. To też jest efekt tego, że dochodzi do pewnego rodzaju deregulacji, już nie pilnuje się pewnych aspektów, które jednak poprzednie rządy próbowały nad nimi chociaż zapanować. Także tutaj bym chciała pokazać, że w Brazylii neoliberalizm wygrał przez to, że Brazylia jest powiązana w tych różnych instytucjach i też dlatego, że jest jednym z najbardziej nierównych państw na świecie od dziesięcioleci, jeśli nie od stuleci, co nie pomaga, że obywatelom walczyć o swoje prawa. Ale wracając do twojego pytania, Michale, rzeczywiście jest tak, że jeszcze do niedawna pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim i miałam zaszczyt współpracować w projekcie badawczym finansowanym z Unii Europejskiej, w którym to projekcie, on nazywał się LiveWood i to był akronim, kiedy się go rozwijało, brzmiało to Living with Hard Times, czyli już możemy się domyślić, żyć w trudnych czasach, jak obywatele i obywatelki reagują na kryzys ekonomiczny, jak on przebiegał w tych poszczególnych 9 krajach. Myśmy byli jedynym państwem regionu, Polska, ale były tam też państwa takie jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, ale i Grecja, i Hiszpania, więc myślę, że to są ciekawe dane. No i to, co nam wyszło, robiliśmy bardzo różne badania, stosując bardzo zróżnicowaną metodologię. Powiem o 3 dziedzinach, bardzo krótko. Rynek pracy. Tutaj ta Polska Zielona Wyspa, o czym zresztą Jakub Sawłowski też trochę pisze w swojej książce, wyglądała tak ładnie, kiedy patrzyliśmy na PKB, a kiedy zbadaliśmy, jak wygląda rynek pracy, no to wyszło to, co właściwie już dzisiaj wszyscy wiemy, że polscy pracownicy w porównaniu z tymi innymi pracownikami, czasami także nawet z Grecji i Hiszpanii, co nas zdziwiło, czują się coraz bardziej niepewni na tym rynku pracy, mają znacznie bardziej elastyczny czas pracy, ale w niekorzystnym sensie dla pracowników i te wszystkie kwestie związane z rynkiem pracy bardzo wyraźnie tam wybrzmiały w tych badaniach. Badaliśmy też debatę publiczną, czyli właściwie jakie postulaty kryzysowe pojawiały się w mediach i tutaj także zbadaliśmy wszelkie tytuły prasowe w tych 9 państwach i Polska wyróżniała się ponownie na tym tle.
ponieważ u nas właściwie dwa ciekawe wnioski. Najczęściej wypowiadają się o ekonomii przedsiębiorcy albo ekonomiści bardziej liberalni i reprezentanci rządu, to znaczy ten głos związków zawodowych, pracowników, organizacji pozarządowych był znacznie słabszy w czasie kryzysu i przez to ten dyskurs w Polsce brzmiał tak, że no, z jednej strony to nie mamy tego kryzysu, ale tak naprawdę to wy pracownicy musicie być elastyczni, musicie się dostosowywać i ci polscy pracownicy rzeczywiście do tego w taki sposób podeszli, co widać także w sondażu, który zrobiliśmy na reprezentatywnej próbie i w Polsce, i w pozostałych państwach. I z tych sondaży wyszło nam ponownie ta ogromna niepewność Polaków dotycząca rynku pracy. Polacy byli tymi, którzy najczęściej rezygnowali z wydatków, takich jak wydatki na przykład na wakacje, ale także na przykład na usługi medyczne, co już jest naprawdę ogromnym problemem. Zaskoczyło nas też to, że pytani o to, czy czujemy się, że nasza sytuacja jest lepsza czy gorsza niż naszych rodziców, kiedy oni byli w naszym wieku, ponownie Polacy powiedzieli, że nam się wydaje, że nasza sytuacja jest gorsza niż nasi rodzice w naszym wieku. I ten odsetek był wyższy także niż w Grecji i w Hiszpanii. Polacy też znacznie częściej korzystali z pomocy osób trzecich i znacznie rzadziej z pomocy państwa. To są badania, które robiliśmy w latach 2008-2015, co jest dosyć istotne. Tam pytaliśmy też o preferencje polityczne i myślę, że te kwestie ekonomiczne znacznie się na to przełożyły. Mówię o tym dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad tą alternatywą, nad tym, co możemy zrobić, to myślę, że największym problemem związanym z kryzysem ekonomicznym także w Polsce było to, że mówiliśmy wiecznie o Zielonej Wyspie i mówiliśmy wyłącznie o PKB. I że tak naprawdę mamy ogromny zasób wskaźników i danych dotyczących życia społeczno-ekonomicznego, z których w ogóle nie korzystamy. Są od wielu lat prowadzone badania, są dostępne szeroko dane, oczywiście wskaźniki takie jak Human Development Index, który no niektórzy stosują, gdzie już nie tylko odnosimy się do PKB, ale badamy też ile lat kto spędza w szkole, tutaj kwestie badania edukacji to jest odrębna kwestia jej jakości i jak będzie wyglądać nasze dalsze trwanie życia. Bardzo ważne są wskaźniki typu współczynnik Giniego, który mówi nam o nierównościach, które można stosować w bardzo wielu kontekstach. Są też ciekawe doświadczenia, no nie wiem, chociażby z Stanów Zjednoczonych znane wskaźniki Calvert Henderson, którzy stwierdzili, że rzeczywiście w 2000 roku to zrobili. Nie wystarczy nam, żeby powiedzieć coś o rozwoju państwa, suma produktu pieniężnego, ale musimy zobaczyć, czy rozwijamy się w zakresie, oni wybrali 12 takich obszarów, prawa człowieka, środowisko, warunki ekonomiczne, edukacja, infrastruktura i tak dalej, nie będę tego rozwijać. I to jest o tyle ważne, że te dane wszystkie istnieją i do tych wskaźników możemy sięgać. A jak pokazały nasze badania, i rząd mówił wyłącznie w Polsce o PKB i te medialne doniesienia też tego dotyczyły. Także myślę, że trzeba by się to... Naszą rolą jest pokazywanie tego bardziej ogólnego, szerszego aspektu w tym zakresie. No i jeszcze kończąc ten wątek wskaźników, mamy też do czynienia w kontekście PKB z pewnym, może niezrozumieniem do końca, na ile my się rzeczywiście wzbogacamy, a na ile tracimy. I jeśli sięgniemy znowu po istniejące wskaźniki World Development Indicators, wskaźniki Banku Światowego, to zobaczymy, że tam na przykład produkcja drewna, to już nie jest to, że nasze państwo wzrasta nam PKB, bo produkujemy drewno, tylko to jest dekapitalizacja, ponieważ tracimy zasoby. I myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć na te kwestie związane z bardziej społecznym aspektem rozwoju, a także środowiskowym, co jest ostatnio często poruszane. Więc myślę, że z tych moich badań nie to pewnie podobnie to. Nie wiem, czy o prywatyzacji emerytur od razu. To rzeczywiście ja się tutaj zgodzę i to też jest dziedzina, którą się może zajmuję badawczo. Kwestia prywatyzacji emerytur jest takim chyba, w ogóle prywatyzacji różnych usług publicznych, ale kwestia prywatyzacji emerytur z całą pewnością jest jednym z takich najsztandarowych, można powiedzieć, rozwiązań neoliberalizmu i to się toczy już od lat 80., już to profesor Wielka także tymi kwestiami się zajmował. Mówimy tu, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z tym tak zwanym welfare state retrenchment, czyli wycofywaniem się państwa dobrobytu. Ogromna była rola przy tym organizacji w rodzaju właśnie Banku Światowego i jego słynnego raportu Averting the Old Age Crisis w 1994 roku wydanego, który
wskazywał na tą trójfilarowość, przy czym jeden z filarów powinien być prywatnym filarem ubezpieczenia społecznego, albo nawet dwa, jeden obowiązkowy, drugi nieobowiązkowy. I też jest wielu badaczy, którzy wskazują na taką aktywną rolę lobbingu instytucji finansowych przy tym aspekcie prywatyzacji, szczególnie w państwach Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie pokazywano, że tak naprawdę jeśli stworzymy ten prywatny system emerytalny, to nie tylko chodzi, może nawet to była kwestia drugoplanowa, o to, jakie będzie nasze zabezpieczenie na starość, ale przede wszystkim, że pokazywali, że tworząc duże i stale rosnące zasoby kapitału finansowego, że tworzymy te stale rosnące zasoby kapitału finansowego dzięki temu, że tworzymy prywatne fundusze emerytalne, co ma wzmocnić konkurencyjność naszych państw, że będziemy mieli większe możliwości inwestycyjne, co bardzo przekonywało wielu polityków także. No i tworzenie systemów prywatnych to jest tak naprawdę stymulowanie popytu i właściwie podaży także długoterminowych instrumentów finansowych, które traktowane były przez tych polityków jako takie dobrodziejstwa rozwoju w tych regionach, które rozwijały się wcześniej trochę inaczej. I rzeczywiście od lat 80. to było widoczne, w latach 90. działo się w naszym regionie, właściwie większość państw już przeszła ku systemu zdefiniowanej składki, także w tym systemie publicznym, więc tu nie mamy do czynienia z prywatyzacją, ale znowu ograniczaniem naszych przyszłych emerytur. A emerytury prywatne były bardzo hojnie dotowane przede wszystkim przez ulgi podatkowe, o których dosyć rzadko mówimy, a które są niezwykle kosztowne dla budżetu. No i w 2018 roku, zresztą wielu badaczy to wskazywało, ja się odniosłam do raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, ILO, wyszedł raport o nazwie Revising Pension Privatization, gdzie między innymi nasi badacze Krzysztof Hegemeyer i Michał Polakowski także wskazywali na Polskę, ale dotyczył ten raport krajów regionu i krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie wskazano, że po pierwsze 60% państw, które sprywatyzowały emeryturę, zaczyna się wycofywać z tego, co jest po pierwsze efektem tego, że neoliberalizm moim zdaniem trochę już się nie zawsze okazał skuteczny, ale także dlatego, że dane bardzo wyraźnie pokazują, że prywatyzacja emerytur to było zmniejszenie świadczeń i zwiększenie nierówności także pomiędzy poszczególnymi ubezpieczonymi przyszłymi świadczeniami odbiorcami, szczególnie te nierówności między kobietami a mężczyznami, jak zawsze pokazuje, bo bardzo ten nowy system to zwiększył. Są też tacy naukowcy jak Nicholas Barr, który wskazuje, że prywatyzacja emerytur, wbrew temu, co nam mówiono, nie jest wcale odpowiedzią na demograficzne wyzwania, bo kiedy liczne bardzo pokolenie emerytów próbuje spieniężyć swoje aktywa, to jeśli ma je w formie akcji, wówczas tych osób, które kupią te akcje, znacznie mniej, więc te akcje, ceny ich spadną. Jeśli to są rachunki bankowe, to mamy do czynienia z presją inflacyjną. Także tutaj zwraca się uwagę na to, żeby w tym raporcie, i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście ta świadomość dotycząca prywatyzacji emerytur i organizacji, przede wszystkim związków zawodowych, żeby te były intensywne i zaangażowane w tę debatę, chociaż też wiemy dobrze, że nie zawsze wola związków zawodowych do bycia zaangażowanymi w debatę emerytalną, najlepszy przykład podwyższania wieku emerytalnego jeszcze kilka lat temu, jest respektowany. Z całą pewnością też podkreśla się to, że musimy dążyć do zwiększenia roli dialogu społecznego i to wychodzi w bardzo wielu badaniach, że nawet jeśli już mamy do czynienia z tym prywatnym systemem, a nie możemy nieustająco zmieniać naszego systemu emerytalnego, chociaż to się cały czas dzieje, bo zaufanie także do niego spada, to niezwykle ważna jest rola pracowników w takim współdecydowania o tym, jak ten system już jest stworzony, kiedy jest stworzony, jak będzie dokładnie skonstruowany, ale także jak będziemy inwestować te pieniądze i jak będziemy chcieli, żeby w przyszłości wyglądały nasze świadczenia, bo to jest ogromny problem. Nie tylko doszło do tej liberalizacji, ale także przy prywatyzacji, ale także wycofania się właściwie w większości społeczeństwa zdecydowana o tym, jaki ten system mamy, przez co to zaufanie do niego jest znacznie niższe, a badania pokazują, jeszcze na koniec powiem, że gdybyśmy nie inwestowali w
obniżki podatków czy ulgi podatkowe w zakresie dodatkowego systemu emerytalnego prywatnego, tylko zwiększyli na przykład nasze składki na ZUS, co jest oczywiście absolutnie politycznie niepoprawne i nie, no, prawne, ale może niepopularne, to jest lepsze słowo, to prawdopodobnie nasze emerytury byłyby znacznie wyższe, bo ostatnie słowo, waloryzacja w czasie płacenia składek w naszym systemie polskim ubezpieczenia społecznego jest bardziej korzystna niż wszystkie inne instrumenty finansowe dostępne na rynku finansowym, o czym też niezbyt wiele osób wie, a może powinniśmy wykorzystywać też te ekonomiczne narzędzia, żeby przekonywać do publicznego, szeroko dostępnego systemu zabezpieczenia, także emerytury. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem się zwrócić do Jakuba Sawickiego, z którym dzisiaj rozmawiałem, że przedstawi pomysły na przyszłość, to znaczy jakie idee mogłyby być inspirujące w dyskusji, co powinno nastąpić po neoliberalizmie. Ale chciałem nawiązać do tych słów Janki Petelczyc, która zasugerowała na podstawie swoich badań, że istniał wpływ na decyzje wyborcze, wpływ związany z neoliberalną polityką rządów do roku 2015, a w pierwszej części, gdy rozmawialiśmy z Andreasem Nelko, wskazaliśmy, że aktualny polski rząd był także tym rządem, który próbował sytuować się jako alternatywa dla neoliberalizmu. Więc zanim zapytam się o przyszłość, to chciałbym poprosić Ciebie o taką krótką ocenę tych 4 lat z perspektywy także autora książki krytycznej o polskiej transformacji, na ile przez te ostatnie 4 lata dostrzegłeś rzeczywiste odejście od takiego myślenia neoliberalnego, a na ile ta polityka gospodarcza i społeczna pozostała w tych starych torach. Dziękuję. Ja postawię na początku taką hipotezę, że to rewolucja, którą w Polsce przeżyliśmy w 2015 roku, ona była mniejsza niż to się wydaje w świadomości społecznej. Znaczy większość ludzi myśli, że to była rzeczywiście taka rewolucja w polityce gospodarczej, ale w rzeczywistej polityce gospodarczej takiej rewolucji nie było. To znaczy udział państwa w polskiej gospodarce wciąż jest przeciętny. Jesteśmy wciąż pod względem wydatków publicznych w relacji do PKB. W tej chwili poniżej średniej w Unii Europejskiej. Mamy kolosalny jeszcze pod tym względem odległość w stosunku do tych najbardziej socjalnych państw Europy, jak Francja czy państwa skandynawskie, ale też jesteśmy, ten udział państwa w polskiej gospodarce wciąż jest dużo niższy niż na Węgrzech i w Chorwacji. Więc program 500+, który jest uznawany za taki sztandarowy program właśnie, który wprowadził w Polsce, jak to mówią państwo, socjalne, to jest program wielkości 1% PKB. Czyli jakby jego skala w tej pierwotnej wersji, bo w tej chwili po rozszerzeniu no to będzie prawie 2% PKB. A w tej pierwotnej wersji to jest 1% PKB. Ta zmiana, która nastąpiła, ona była niewątpliwie na poziomie narracji, dużo bardziej niż na poziomie rzeczywistej polityki gospodarczej. Ja się zgadzam tutaj z Pawłem Musiałkiem z klubu Jagiellońskiego, który napisał, że rządy PiS-u, przejęcie władzy w 2015 roku zakończyło w Polsce transformację. Zakończyło paradygmat wysiłku, to znaczy, że my musimy oszczędzać, nie konsumować, tylko oszczędzać, inwestować, ciężko pracować, dużo pracować, pracować nawet na umowach śmieciowych, ale pracować tylko po to, żeby cały czas gonić i gonić Zachód i zbliżać się do tego Zachodu. 2015 rok skończył z tym paradygmatem wysiłku i mamy taką narrację, że teraz po prostu niektóre rzeczy się społeczeństwu należą. Czyli dostajesz 500 zł tak po prostu nie dlatego, że na przykład jesteś biedny czy macie pomysł, tylko po prostu dostajesz 500 zł. To znaczy dostajesz akurat, bo masz dzieci, ale dostajesz też na przykład, bo jesteś emerytem, więc dostajesz 13 emeryturę tak po prostu, jako taki bonus. Pytanie, czy o tym, o czym mówił profesor Nelke, czy my stajemy się coraz mniej, mamy w Polsce coraz mniejszy kapitalizm zależny, bo to jest istotne, bo to rzeczywiście Mateusz Morawiecki w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to była główna idea tej strategii, że my chcemy odejść od kapitalizmu zależnego, czyli kapitalizmu, który w uproszczeniu można powiedzieć jest zależny od kapitału zagranicznego. I tutaj znów wydaje mi się, że na poziomie narracji jest dużo w
więcej jakby działań, zmiana w narracji jest dużo większa niż na poziomie realnej polityki gospodarczej. Dlatego, że na poziomie realnej polityki gospodarczej nie zablokowaliśmy w żaden sposób napływu kapitału zagranicznego do Polski. My wciąż nie wybieramy inwestycji, które do nas napływają, one po prostu napływają, a wręcz zachęcamy te inwestycje zagraniczne, żeby do nas napływały, dlatego że ta zmiana nie może odbyć się z dnia na dzień, bo my w Polsce wciąż kapitału potrzebujemy, to znaczy nawet jakbyśmy zamknęli te granice dla kapitału, ograniczyli jego napływ, no to skąd ten kapitał weźmiemy? My pod względem ilości kapitału w naszej gospodarce wciąż jesteśmy w Europie państwem peryferyjnym. Niestety, więc po prostu tego kapitału potrzebujemy. Jeżeli państwo olszewcy wystawiają Solarisa na sprzedaż, to kto w Polsce ma tego Solarisa kupić? Po prostu, tak? Albo zrobi to państwo, albo zrobi to kapitał zagraniczny. To są tylko dwie możliwości, po prostu tego kapitału w polskiej gospodarce jeszcze innego, prywatnego. Natomiast tutaj pewne zmiany w polityce gospodarczej też nastąpiły, to znaczy po pierwsze powstał Polski Fundusz Rozwoju, który jest takim hubem inwestycyjnym, który rzeczywiście inwestuje w startupy, ale też przejmuje PESE wtedy, kiedy PESA jest w tarapatach finansowych. Czy pomaga PESie, no, może nie przyjmuje, w pewnym sensie przyjmuje. Więc w sektorze bankowym stało się to samo, tak? Znaczy jednak mamy pewne przejęcia, ale to jest znów przejęcie przez państwo, nie przez kapitał prywatny. Więc pewne zmiany w tej polityce gospodarczej są, no ale to jest naturalne, że ten proces odchodzenia od kapitalizmu zależnego musi odbywać się stopniowo, więc są pewne kroki ku temu czynione, ale wciąż nam jeszcze od tego bardzo daleko, a jeszcze jedna zmiana, która zaszła i która jest istotna. Rzeczywiście podejmowane są w Ministerstwie Finansów działania ku temu, żeby ten kapitał do opodatkowania, ten, który jakby osiąga tutaj zyski, nie wypływał za granicę i to widać w zmniejszającej się luce podatku CIT, że ten kapitał wypływa w coraz mniejszym stopniu i on tutaj też zostaje, jest reinwestowany dzięki temu albo jest przekazywany do budżetu państwa w pewnej części. No to teraz chciałem się zapytać o tę ideę na przyszłość, znaczy gdzie widziałbyś jakieś inspiracje do tworzenia takiej całościowej alternatywy dla neoliberalizmu, czy takie idee według Ciebie na rynku idei przynajmniej są, a być może są gdzieś już implementowane takie, które Ty uważasz za atrakcyjne? Po 2009 roku, czyli w ciągu tych 10 lat, które minęły, nie powstała, mimo dosyć głębokiego kryzysu, nie powstała żadna nowa szkoła ekonomiczna. Znaczy nie mamy żadnego takiego nowego paradygmatu, nowego kanonu, który powiedział, by nam neoliberalizm był taki, a teraz zestaw działań właściwych jest taki. Nie powstała żadna tego typu szkoła, mimo że dyskutujemy o tym, że neoliberalizm zawiódł w pewnym sensie, to nie mamy w tej chwili, jakby tytułowe pytanie jest, co po neoliberalizmie, prawda? Nie wiemy wciąż. Wciąż nie wiemy, co po neoliberalizmie. Mamy tematy, których rzeczywiście 10 czy 15 lat temu w debacie ekonomicznej nie było albo były na zupełnym marginesie. I tu wymienię trzy takie tematy. Po pierwsze to jest polityka pieniężna. Są pewne instrumenty, które 10 lat temu nazywaliśmy niestandardowymi instrumentami polityki pieniężnej. Dzisiaj to są już zupełnie standardowe instrumenty polityki pieniężnej. Czyli ta polityka pieniężna jest inna i jest dużo aktywniejsza, tak? To znaczy nie jest już tylko obniżanie czy podwyższanie stóp procentowych, ale ta polityka pieniężna generalnie jest dużo aktywniejsza i są rzeczy, które dzisiaj już po prostu są w tej polityce pieniężnej, coś co 15 lat temu było, rzeczy, które 15 lat temu były nie do pomyślenia. Na tym gruncie akurat wyrosła pewna, jedyna szkoła, której można powiedzieć, że ona urosła po 2009 roku, to jest MMT. Tak, ona wyrosła właśnie na gruncie tej zmiany w polityce pieniężnej. Druga rzecz to są nierówności dochodowe. Tak? To znaczy, to jest temat, o którym 15 lat temu rozmawiano, ale dużo mniej niż rozmawia się po kryzysie, czyli myślę, wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste. Wszyscy wiemy, że o tym rozmawia się dużo i dobrze, że rozmawia się o tym dużo więcej niż rozmawiało się wcześniej.
W tym kontekście myślę, że ważna jest dyskusja o ograniczaniu, o tym, jak te nierówności dochodowe ograniczać. Czy my powinniśmy ograniczać skutek, czyli nierówności w dochodach, które już mamy, czy raczej powinniśmy dążyć, to jest, wydaje mi się, dominujący trend na poziomie różnych instytucji międzynarodowych, dominująca myśl, że powinniśmy dążyć do ograniczania nierówności szans. To znaczy zastanowić się, skąd biorą się nierówności dochodowe i tam u źródła je likwidować. To znaczy zapewniać każdemu dziecku równą, bardzo dobrą edukację, po to, żeby ono nie musiało chodzić na korepetycje. To znaczy osoby zamożni rodzice wysyłają dzieci na korepetycje, a biedni nie mogą, więc tu tworzą się nierówności, które potem mają przełożenie na nierówności w przyszłości. Wydłużanie kształcenia ogólnego, takiego kształcenia, które jest wspólne zarówno dla dzieci biednych, jak i dzieci rodziców biednych, jak i rodziców bogatych. To tu akurat w Polsce poszliśmy w odwrotnym kierunku. Ale też wydaje mi się aspekt nierówności szans, który jest marginalizowany niesłusznie, to znaczy dostęp do opieki zdrowotnej. Zapewnienie tego równego, dobrej jakości dostępu do opieki zdrowotnej. I tutaj jest w tym likwidowaniu nierówności szans, to jest największe wyzwanie dla polityki publicznej, tak? dla państwa. Więc to wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym państwo może pójść, pytając co po neoliberalizmie, pójść mocno właśnie w usługi publiczne, likwidowanie, ograniczanie maksymalne, jak tylko możliwe, nierówności w szansach, które otrzymujemy od życia. I trzecia rzecz, trzeci temat, o którym rozmawiamy bardzo intensywnie po kryzysie, to są podatki. To oczywiście się wiąże z nierównościami, ale tutaj wydaje mi się, że też jest bardzo duża zmiana. Tutaj jest dużo wątków, no bo jest opodatkowanie dużych majątków. Prawdopodobnie jeden z dominujących tematów przyszłorocznych wyborów prezydenckich czy kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, tak? Opodatkowanie dużych majątków. Kwestia ograniczania luki w podatku VAT, to jest kolejny wątek. Kolejny wątek to jest kwestia ograniczania właśnie wypływu, transferowania zysków za granicę przez duże międzynarodowe korporacje do rajów podatkowych. Niedawno, zupełnie niedawno, 2-3 tygodnie temu zespół Gabriela Zuckmana opublikował takie badanie Missing Profits of Nations, gdzie pokazał, że w Polsce 10% mniej więcej dochodów z podatku CIT jest transfer, umyka nam przez transfer zysków za granicę, a w Niemczech to jest 30%, 29% dokładnie. Więc bardzo istotna część tych potencjalnych dochodów państwa umyka przez transferowanie zysków za granicę. No i jeszcze jeden wątek to jest opodatkowanie cyfrowych gigantów. No wątek, który akurat nie mógł się pojawić przed 2009 rokiem, bo tych cyfrowych gigantów jeszcze wtedy nie było, ale to też jest, myślę, jakiś taki istotna zmiana, że rzeczywiście rozmawiamy o tym, żeby te duże międzynarodowe korporacje w jakiś sposób opodatkować, żeby one też partycypowały w tym, co nazywamy państwem dobrobytu. Dziękuję bardzo. To zanim państwa zachęcę do zadania głosu, do pytań bądź komentarzy, też chciałem się zapytać ciebie, Andreas, bo ty zaczynałeś, więc byłeś pierwszym mówcą, więc chciałem się zapytać, czy chciałbyś coś skomentować z tego, co mówiła Janka i Tak, bardzo chętnie. No więc jedna rzecz, która mnie zainteresowała i to, co powiedziała Janina, mianowicie kwestia Brazylii, bo powiedziałaś, że tak naprawdę nie jest to odwrót od neoliberalizmu, po części tak, masz rację, brazylijski rząd Luli na przykład nie był aż tak radykalny, co zresztą powinien zrobić, może bardziej włączyć rynki finansowe, czy też bardziej skoncentrować się na sektorze rolnym i na właścicielach dużych majątków. No ale też warto popatrzeć na programy społeczne, czy wsparcie tych National Champions przez Bank Rozwoju. Także to była taka ostrożna próba.
próba w trudnym środowisku, w silnym, nierównym, neoliberalnym środowisku, pójść trochę inną drogą. I moim zdaniem był zbyt ostrożny i bardzo wiele z tych rzeczy w międzyczasie wycofano, ale na pewno była to pewna próba. No a jeżeli chodzi o to, co powiedział Jakub, powiedziałeś, że nie ma nowego paradygmatu wobec neoliberalizmu. No i dopiero później można zresztą to zaobserwować jako historyk, kiedy takie paradygmaty się wytworzyły, kiedy stały się dominujące. Z mojej perspektywy mamy pewne elementy takiego paradygmatu, drugiego paradygmatu wobec neoliberalizmu, który być może nie jest przedstawiany tak spójnie jak neoliberalizm przez Hayeka i innych, ale są elementy i tutaj chciałbym podać kilka przykładów pokrótce, bo myślę, że w wielu gospodarkach rola państwa w porównaniu do neoliberalizmu jest postrzegana dużo bardziej pozytywnie i myślę, że często ta koncentracja nawet w krajach przemysłowych jest na rozwoju krajowym, a neoliberalizm jest bardziej globalny. Kraje, nacje odgrywają mniejszą rolę. Jest większa otwartość na protekcjonizm. Prezydent Trump robi to bardzo wyraźnie i dobitnie. Coraz częściej pojawiają się cła. No więc neoliberalizm, to co było postrzegane pozytywnie, jest postrzegane jako niebezpieczne i tutaj widzę pewną zmianę. Są pewne idee takich national champions, czyli krajowych przedsiębiorstw, państwowych przedsiębiorstw, które są bardzo silnie wspierane i rozpuszczane. No i tak jak powiedziałeś, nierówność odgrywa ważną rolę w dyskusji publicznej, dużo bardziej niż we wcześniejszych dekadach, co też nie pasuje dobrze do neoliberalizmu. Także, tak jak mówię, widzę tutaj bardzo wiele wskazówek. No, nie widzę jakiegoś nowego teoretyka i zorganizowanego odwrotu. Co gorsze, wiele tych rzeczy jest pod wpływem tych prawicowych ruchów i partii, a nie jakbyśmy sobie tego życzyli lewicowych. Uzasadnione są keynesjanizmem, ale jednak widzę, że neoliberalizm jest moim zdaniem trochę bardziej podważany niż ty uważasz. Karta o Bogu Brazylejo, czyli list do Brazylijczyków w dosłownym tłumaczeniu, w którym przy wyborach napisał, że jest oczywiście za celem postępem społecznym, natomiast on oczywiście nie naruszy zasad funkcjonowania instytucji finansowych i oczywiście tego nie zrobi. A największym problemem, można powiedzieć, że neoliberalizm zjadł później ten rząd, były bardzo wysokie stopy procentowe, których on nigdy nie obniżył i żaden rząd nie obniżył. Dopiero Dziuma Rousseff próbowała i właściwie doszło wówczas do impeachmentu, który moim zdaniem był zamachem stanu w białych rękawiczkach, ale nie jest Brazylia naszym głównym tematem. Ale jednocześnie chciałam tylko powiedzieć, że mimo to, że tak to funkcjonowało, Brazylia rzeczywiście dokonała ogromnego postępu, bezprecedensowego w historii świata. Przede wszystkim wprowadzając świadczenia, które pomogły wyjść z ubóstwa 36 milionom ludzi w ciągu 10 lat. I to jest, myślę, coś, z czego ten kraj może być dumny, ale niestety obecne właśnie neoliberalne polityki i cięcia prowadzą do tego, że prawdopodobnie w przyszłości już widać, że te osoby balansują na granicy klasy średniej i osób ubogich i prawdopodobnie dojdzie do cofnięcia tego fantastycznego wyniku. I chciałam jeszcze odnieść się jedno słowo po prostu do tego, czy polski obecny rząd odchodzi od neoliberalizmu. Z perspektywy moich badawczych zainteresowań, czyli systemów emerytalnych, absolutnie tego nie widzę. To znaczy oczywiście obniżenie wieku emerytalnego było kwestią bardziej wymagań społecznych. Natomiast wprowadzamy w tej chwili pracownicze plany kapitałowe, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, które będzie quasi obowiązkowe i to jest całkowicie system kapitałowy, gdzie nie tylko nasze i pracodawców składki wpłyną na rynek finansowy, ale także płynie ogromny strumień pieniędzy publicznych tam z dopłat z funduszu pracy finansowanych dla osób zatrudnionych.
I nie ma w tej ustawie żadnych gwarancji wypłaty w przyszłości, to znaczy oczywiście jest tam suma bezpieczeństwa i pewne zasady inwestowania wraz z wiekiem zmieniające się na bardziej bezpieczne, ale moim zdaniem bardzo niepokojące jest to, że przede wszystkim strumień pieniędzy publicznych, bo to jest system dobrowolny, możemy robić z naszymi pieniędzmi oczywiście co chcemy, ale fakt, że pieniądze publiczne także będą kierowane na rynek i mogą zostać utracone, jeśli dojdzie do kryzysu ekonomicznego, jest ogromnym problemem i pokazuje, że to nie do końca jest rząd, który odchodzi od neoliberalnych rozwiązań. Co chciałam tylko dodać. Dziękuję. Zachęcam Państwa. Nie tylko zdanie, że absolutnie ja się zgadzam, że neoliberalizm jest dzisiaj podważany i on jest silnie podważany. Ja po prostu tylko mówię o tym, że my jeszcze nie mamy żadnego skoordynowanego pomysłu, co w zamian. Zachęcam do zadawania pytań, do polemik, komentarzy, krytyk. Kto z Państwa chciałby? Z tym mam zgłoszenie. Jest bardzo uprzejma prośba ze względu na tłumaczenie, żeby wypowiadać się do mikrofonu po wcześniejszym jego uruchomieniu, czyli przesunięciem tego przycisku do góry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za wypowiedzi Państwa. Mam takie pytanie troszeczkę prowokacyjne. Czy mnie słuchać? Tak. To jest to pytanie. Czy w ogóle możliwe jest cokolwiek po neoliberalizmie? Tak, zakładając, że przynajmniej tak wygląda narracja, że neoliberalizm powstał w sytuacji, w której tak zaczęło wysychać to źródło wzrostu gospodarczego, tak, możliwości akumulacji. Był to sposób na to, żeby podtrzymać ten ciągły właśnie wzrost gospodarczy. Czy teraz, w 2019 roku, tak, przy PKB światowym wielkości 80 bilionów dolarów, jakieś gospodarki nie neoliberalne byłyby w stanie utrzymać tylko 3% tempo wzrostu bez właśnie już widocznych w tym momencie jakichś takich tarć międzynarodowych, wojen, tak, i innych bardzo nieprzyjemnych dla społeczności świata sytuacji. Dziękuję. A może jeszcze tylko dodam, że jednak jeśli chodzi o jakieś propozycje pozytywne, to podejrzewam, że w przyszłym roku na wiosnę będziemy mieli takie małe trzęsienie ziemi związane z publikacją nowej książki Piketty'ego. To jest źródło nadziei. Dzięki. Zbierzemy kilka głosów, żeby dać szansę panelistom na podsumowanie. Także bardzo proszę. Słychać mnie tak? Słychać? Dobra, to pierwsze pytanie jest na odpowiedź na tak. To tak a propos tego, że nie ma żadnych idei i jest taka posłucha, to myślę, że w dużej mierze to, co tutaj ktoś wspominał z Państwa panelistów o tym, że w ciągu ostatnich kilku lat od kryzysu pojawiło się kilka nowych wątków, to wydaje mi się, że jakbyśmy się tak cofnęli o 10 lat, to w dużej mierze wszystko to, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane, też by mogło być powiedziane. I tutaj jakby zacznę jednym pytaniem, bo wspominacie z tych państw z grupy BRIC na przykład, o jednym głównie, a jakby chciałem też dopytać może więcej o tym, co w tych pozostałych państwach na przykład przez te ostatnie 10 lat się zadziało, na co moglibyśmy zwrócić uwagę. A kwestia druga, jaką chciałem poruszyć, to fajnie chyba pan Sawulski powiedział o tych kwestiach związanych z narracją. Jakby to mi się wydaje kwestią kluczową, a mianowicie to, że jakby może po prostu nie ma jakichś szczególnie nowych idei czy nowych genialnych pomysłów, które rodzą się na przestrzeni kilku lat, bo cały czas poruszamy się w takim spektrum i tych nazwisk, które tutaj padają, i tych nurtów, które są obecne od nawet nie kilkunastu, tylko kilkudziesięciu lat w dużej mierze. Więc może to jest tylko i wyłącznie kwestia narracji, bo po prostu narracja, którą mamy na przykład w Polsce w 2015 roku, lepiej operuje na poziomie symboli, mediów i innych kwestii. I jakby tutaj to jest kwestia kluczowa, a nie kwestia wymyślenia jednej czy drugiej idei, która zrewolucjonizuje świat i wymyśli paradygmat, który zastąpi neoliberalizm. I to takie dwa wątki, które chciałbym wrzucić do tej dyskusji. Dzięki. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zapytać o Państwa opinię na temat, jakby drugi integralną odpowiedzią na to, co o liberalizmie są również kwestie ekologiczne, po których już troszkę prześlizgnęli, ale sądzę, że one są kluczowe, dlatego że przy
pełnej mojej zgodzie, że temat niemiłości, podatków i wszystkie te mechanizmy, które na razie przedyskutowaliśmy, są niesłychanie istotne. Natomiast tak długo, jak funkcjonujący model gospodarczy będzie prowadził do postępującej degradacji usług ekosystemowych, tak długo, jak kolejne naturalne zasoby, już mówię tutaj szeroko, nie sprowadzając tego do jakiegoś konkretu, będą eksploatowane, przepuszczane przez naszą gospodarkę, używane do produkowania wzrostu, a następnie wyrzucane przy braku naszych technologicznych możliwości, żeby te procesy w jakikolwiek sposób ograniczyć, pozamykać. W pewnym momencie i tak dojedziemy do jakichś granic związanych z kryzysem ekologicznym, który rzeczywiście najpierw dotknie najbiedniejszych, a następnie przełoży się na skalę globalną. I ja przynajmniej bardzo mocno wierzę i widzę, że jakiś konstruktywne propozycje w zakresie przemiany modelów gospodarczych, na przykład funkcjonowania modeli przedsiębiorstw, myślenia o cyklach produktowych, ale też rozwiązania tego kluczowego wyzwania, czyli kryzysu klimatycznego, który znów jest cały czas hodowany na uzależnionym od wzrostu systemie, w którym bardzo ciężko oderwać wzrost gospodarczy od wzrostu emisji, jest integralnym elementem jakiegoś nowego pomysłu na to, jak możemy przeorganizować ten system. I bardzo mnie ciekawi jakby Państwa ocena tego elementu myślenia o tym, co pomogli neoliberalizm, i bardzo mnie ciekawi, jak Państwo odnoszą się do idei wychodzącej z ekonomii ekologicznej, usiłującej w większym stopniu powiązać to, co nazywamy dzisiaj ekonomią, gospodarką, tak, z tym, co w czym według mnie ta gospodarka i ekonomia tkwi, czyli na czyli ekosystemach planety, w których czy tego chcemy, czy nie funkcjonujemy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie? To w takim razie poprosiłbym naszych panelistów o odniesienie się i może bym zaproponował teraz odwrotną kolejność, czyli moglibyśmy zacząć od Ciebie, jak mówię, potem ja, potem profesor. Ja się odniosę tutaj najpierw do pytania Pana. To znaczy, pytanie bardziej mnie zaskoczyło to, co Pan powiedział, że równie dobrze 10 lat temu moglibyśmy rozmawiać o tych samych tematach. No nie, zupełnie nie właśnie. Właśnie dokładnie tam zmiana nastąpiła. To znaczy 10 czy 15 lat temu nie rozmawialiśmy o lukach w podatkach. 10 czy 15 lat temu bardzo mało rozmawialiśmy o nierównościach dochodowych i to, co mówiłem wcześniej, instrumenty, które dzisiaj polityki pieniężnej powszechnie używamy, były uznawane za coś totalnie dziwnego, niestandardowego, co nie powinno być nigdy stosowane, bo będzie skutkowało potężną inflację. Więc to samo w kwestii nazwisk. Nie, my się nie poruszamy cały czas w dobie w kręgu tych samych nazwisk przez jakieś kilkadziesiąt lat, jak Pan wspomniał, tylko właśnie na gruncie tych ostatnich 10 lat powstało całkiem sporo nowych nazwisk w ekonomii, które mają znaczenie, etykiety, a czy moduły, chociażby takie dwa bardzo znaczące. Co do ekologii, a ekonomii, to tak jedna rzecz, którą chcę zastrzec na początku, ja bardzo nie lubię przeciwstawiania sobie co niektórzy próbują czynić ekonomię i ekologię, to znaczy w tym sensie, że wzrost i ekologia są sobie przeciwstawne. Nie. To znaczy moim zdaniem kwestia rozwiązania problemów klimatycznych leży przede wszystkim na gruncie decyzji politycznych, a nie ekonomicznych. To, czy my będziemy produkować, bo skąd się bierze emisja CO2, czyli w konsekwencji potem zmiany klimatu, no, biorą się z dwóch podstawowych źródeł, to znaczy przez energetykę emitowanego CO2 i to jest po prostu decyzja polityczna, no i drugie przez transport szeroko rozumiany. No i tu jest już mniej polityka, bardziej ekonomia może zdecydować o tym, że te emisje będą po prostu w transporcie dużo niższe, bo samochody elektryczne prawdopodobnie wyprą samochody spalinowe. No, ale pozostanie na pewno problem z emisją przez transport lotniczy i tutaj nie bardzo mam pomysł, co z tym, jak to rozwiązać na gruncie ani ekonomii, ani polityki. Ja się odniosę ponownie, zabierając głos tylko do tych kwestii, w których oczywiście czuję się kompetentna. Więc ja się zgadzam oczywiście, że pewne rzeczy wybrzmiewają teraz mocniej, o czym
mówiłeś, jak mówię, ale faktem jest, że ja myślę, że to zależy od tego, w której bańce byliśmy 15 lat temu. Być może po prostu bańka, która mówi o tym, że musimy przemyśleć politykę podatkową i kwestie równości, nierówności, znacznie się rozszerzyła i to jest chyba duży efekt. Myślę, że pomysł podatku Tobina na przykład już ma sporo lat. Co do narracji, całkowicie się zgadzam, że problemem jest narracja neoliberalna także w tym sensie, że my ją i także na przykład uczymy się w tym takim środowisku, że my internalizujemy w jakiś sposób te wartości. I znowu mówiąc o mojej dziedzinie, bo nie zajmuję się ekonomią w tak szerokim sensie, widać to bardzo wyraźnie, kiedy spojrzymy na to, jak Polacy i Polki, szczególnie osoby młode, podchodzą do systemu ubezpieczeń społecznych, szczególnie emerytalnych, gdzie rzeczywiście od zawsze mówiono nam, że nigdy nie będziemy mieli emerytur. I co staje się zamkniętym kołem, ponieważ wszyscy na tyle, na ile mogą, unikają płacenia składek, bo przecież i tak nie będą mieli tych emerytur, a to powoduje, że rzeczywiście mamy znacznie mniejsze wpływy w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i mamy wyraźny problem z systemem emerytalnym. Wtedy pojawia się wspaniałe rozwiązanie, sprywatyzujemy emerytury i weźmiemy nasze pieniądze na rynek kapitałowy, to o czym mówiłam przed chwilą. Więc kwestia narracji jest niezwykle istotna i też w naszych badaniach się pojawiła. Co do ekonomii ekologicznej, no nie jest to absolutnie moja dziedzina. Tutaj siedzi Marcin Wojtalik, więc pewnie dużo ma do powiedzenia na ten temat, co proponuję, żebyś może też coś powiedział, bo ja myślę, że chyba istotnym aspektem jest kwestia też wykorzystywania surowców i tego podziału na globalną północ i globalne południe. Ja mówię tylko o Brazylii, ponieważ tylko nią się zajmuję. O Rosji, Chinach i południowej Afryce nic nie powiem, ale widzę wyraźnie, jak to wygląda w tym dyskursie brazylijskim między innymi w kontekście płonących lasów Amazonii i tego, że te lasy płonęły nie dlatego, że znaczy między innymi dlatego właśnie, że Brazylijczycy chcą wykorzystywać surowce, które mają na swojej ziemi, a pod lasami Amazonii są wspaniałe zasoby metali szlachetnych, a także można z nich zrobić fantastyczne pastwiska, a Brazylia jest największym eksporterem mięsa na świecie. I widzę wyraźnie w brazylijskich mediach to, że Brazylijczycy mówią do północy globalnej, tak powiem. Wyście wykorzystali swoje zasoby już, jak chcieliście. Wykorzystaliście także nasze, bo nie oszukujmy się, ale globalne południe było wykorzystywane i nasza zamożność bierze się z tego, że wykorzystywaliśmy także globalne południe. A teraz chcecie nam narzucić wasze zasady. I oczywiście wiadomo, że nasza wiedza dzisiaj jest znacznie szersza i wiemy, jakie są konsekwencje, ale wydaje mi się, że pomysłem na to jest większe zaangażowanie globalnej północy we wsparcie globalnego południa. Nie chcę mówić pomoc, bo to jest absolutnie złe słowo, ale mamy wobec nich moim zdaniem pewne zobowiązania i może powinniśmy też spojrzeć na to z tej perspektywy. Dziękuję za bardzo ciekawe pytania i też zacznę od środowiska. To chyba jeden z największych tematów dzisiejszych czasów i pewnie jeszcze długo będziemy się tym tematem zajmować. Wydaje mi się, że różne są pomysły na to, jak zajmować się środowiskiem czy klimatem. Jak się z tym obchodzić? Jest taka możliwość, o której trzeba wspomnieć, zresztą nie jestem wielkim fanem tego podejścia, no ale pytano właśnie, jakie są nowe teraz pomysły, jakie są nowe koncepcje. Mamy takie wyobrażenia o gospodarce postwzrostowej. To znaczy, mówi się o tym, że już ten wzrost gospodarczy nie powinien być tak intensywny, że powinniśmy też ograniczyć zużywanie zasobów. Uważam, że to nie jest taki dobry pomysł, ponieważ ten wzrost gospodarczy pozwala walczyć z nierównościami. Jeżeli tego wzrostu nie będzie, to będzie trudniej te nierówności zwalczać. Jest jeszcze taki pomysł popularyzowany przez wielu ekonomistów, to znaczy to, że ceny powinny uwzględniać koszty środowiskowe produktów i to się wiąże z systemem certyfikatów i tak dalej, system podatkowy też można pewną rolę odgrywać, ale tutaj też jestem sceptykiem, ponieważ to też uderza przede wszystkim w tych najbiedniejszych, bo to oni najwięcej
więcej kupują tego typu dóbr, w cenach których mogłyby te koszty środowiskowe być uwzględniane. I teraz jest ten komponent, o którym mówiła Janina, to znaczy współpraca z globalnym południem, z krajami takimi jak Brazylia, Indie, Chiny, Indonezja. Wydaje mi się, że to jest najlepsza możliwość, żeby chronić klimat, jeżeli będziemy wspierać te kraje. Będziemy tym krajom przekazywać nowe technologie, które w mniejszym stopniu zużywają zasoby, ale też jeżeli na przykład chcemy, żeby Brazylia zrezygnowała z karczowania Amazonii, czy oczekujemy podobnych rozwiązań od Indonezji, no to oczywiście musimy zaoferować pewnego rodzaju kompensacje, wyrównanie tych utraconych korzyści tym państwom. Także no, trzeba sięgnąć do kieszeni po prostu i wyjść do tych krajów i powiedzieć im, ok, musimy ustabilizować klimat, więc nie karczujcie Amazonii, ale dostaniecie za to od nas pewnego rodzaju rekompensatę. I też mamy wiele obszarów, gdzie są już na rynku technologie bardziej zaawansowane pod względem minimalizowania negatywnych skutków dla klimatu. I w kolejnych latach pewnie też pojawi się dużo nowych technologii tego typu. Też musimy wziąć pod uwagę, że poziom życia rośnie w Brazylii, w Chinach, w Indiach i tam będzie na pewno duży popyt na klimatyzację. I tutaj ważnym wkładem w ochronę środowiska mogłoby być opracowanie technologii właśnie tych urządzeń klimatyzujących, które byłyby bardziej przyjazne dla środowiska. I też kolejna sprawa. Są też tacy ekonomiści, po których bym się nie spodziewał, że przyniosą nam jakieś zupełnie nowe koncepcje, dadzą nam nowe koncepcje, nowe pomysły na rozwiązanie problemów, ale Piketty rzeczywiście jest ważnym nazwiskiem. Zgadzam się z Jakubem pod tym względem. Także są jak najbardziej osoby, które mają inne wyobrażenia o gospodarce i też Keynes i Hayek, jak no jeszcze żyli, nie wiedzieliśmy, że będą tak ważni dla ekonomii, a tak się stało. Mimo, że to nie są ekonomiści, którzy publikują w tych czołowych czasopismach ekonomicznych z takim bardzo matematycznym nastawieniem. I też widzę, że powstaje taka narracja w tym momencie. Przede wszystkim korzystała z tego prawica i to jest tak zwany rozwój narodowy, czyli znów koncentrujemy się na kwestiach narodowych. To są takie kraje, które mają pomysł, żeby powiązać właśnie gospodarkę z kwestiami narodowymi. To się dzieje w Indiach, w Chinach i tutaj ważne byłoby to, żeby postępowe partie no, nie oddały pola całkowicie partiom prawicowym, jeżeli chodzi o grupę BRIC czy BRICS, bo jeszcze to no, RPADO należy do tej grupy. Tutaj też trzeba rozróżnić pewne rzeczy. Te kraje są różne, nie można tego wszystkiego do jednego worka wrzucać. Możemy tam takie grupy, takie mniejsze grupy wyodrębnić. Jeżeli chodzi o Rosję na przykład, no to w ogóle jest to nieporównywalne na dynamika rozwoju gospodarczego w porównaniu ze Chiną na przykład, czy z Indiami. To bardziej przypomina rozwój gospodarczy w Arabii Saudyjskiej na przykład. A to jest bardzo trudny system gospodarczy. Brazylia, tak jak mówiła Janina, przez pewien czas no, obrała taki progresywny, postępowy kurs, ale teraz znowu no, tak naprawdę się cofa. Jeżeli chodzi o Chiny i Indie, to widzę wiele podobieństw. Tam stawiają przede wszystkim na wzrost gospodarczy, oparty na wartościach narodowych. Przede wszystkim dbają o swój rynek wewnętrzny i też izolują ten swój rynek przed ekspansją przedsiębiorstw zagranicznych, żeby zachować konkurencyjność w porównaniu z przedsiębiorstwami z Japonii, z USA czy z Europy. Więc to jest rzeczywiście taki model chińsko-indyjski, który opiera się na etatyzmie, na silnej pozycji rynku wewnętrznego i też na ochronie tego rynku wewnętrznego przed zagranicznymi ingerencjami. I jeszcze jedno pytanie, o ile dobrze pamiętam, była mowa o tym, że neoliberalizm powstał
powstał w takim momencie, kiedy wzrost był ograniczony. Ja się z tym zgadzam. W 80-tych, w 90-tych latach rzeczywiście no, zaczęło się na dobre z tym neoliberalizmem, ponieważ wzrost gospodarczy no, był już rozczarowujący pod koniec lat 70-tych w porównaniu z tym, co było w latach 50-tych czy 60-tych w tych gospodarkach zachodnich i po prostu chciano zaoferować jakąś alternatywę gospodarczą. Zgadzam się zupełnie z tym poglądem. W tej chwili natomiast wydaje mi się, że ludzie mają już dość neoliberalizmu. Przede wszystkim mają dość ryzyk, które się wiążą z neoliberalizmem i widzimy to właśnie na przykładzie kryzysu gospodarczego, finansowego. To też był taki wstrząs dla wielu osób, które wierzyły w liberalne rynki i widzę też kolejne wstrząsy, które czekają nas w przyszłości, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką na przykład, która jest tak uzależniona od eksportu. Tam na pewno należy oczekiwać dużych problemów, recesji w przyszłości i też będzie to miało negatywny wpływ na wiele państw tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. I taki kryzys gospodarczy będzie mógł prowadzić do tego, że ludzie będą szukać nowych modeli gospodarczych, które dawałyby więcej stabilności. Ale boję się, że może to być stabilność, która niestety będzie no, umiejscowiona w tym kontekście narodowym, czy wręcz nacjonalistycznym. Tak, bo ja nie odpowiedziałem na pierwsze pytanie, że było jeszcze pierwsze pytanie o to, czy jest w ogóle możliwe odejście od neoliberalizmu. Ja nie chciałbym, żeby moja wypowiedź o tym, że nie powstaje jeszcze żadna szkoła, była traktowana jako jakiś zarzut wobec tego, że my, ekonomiści, nie wytworzyliśmy żadnej szkoły, bo idee tworzą się jakby przez lata i być może po prostu jeszcze upłynęło za mało czasu od ostatniego kryzysu, żeby taka szkoła powstała. Mamy po prostu tematy, mamy jakąś bazę, na podstawie której taka szkoła dopiero może powstać, ale może powstać w ciągu najbliższych 5 lat na przykład. Więc myślę, że tak tylko krótko odpowiadając na to pytanie, myślę, że jest, będzie alternatywa wobec neoliberalizmu. A są jeszcze 2 zgłoszenia. Dobrze. Czy ktoś jeszcze, bo tam pani na końcu się zgłasza i tutaj pani przy stole, czy ktoś jeszcze z państwa będzie się zgłaszał? Dobrze, to potem jeszcze oddamy tutaj głos do stołu. To bardzo proszę, pani na końcu, proszę o podejście 7 mikrofonu i potem pani się zgłasza. Pani nie słychać? Nie słychać? No ja chciałam tylko wyrazić mój szok tutaj tą wywrotową tezą pana Sawulskiego, jakoby wzrost z ekologicznym, globalnym kryzysem, wzrost gospodarczy niewiele miał wspólnego. Myślę, że mamy wiele przesłanek ku temu, żeby sądzić, że jak najbardziej ma masę wspólnego. Transport, który jest ekologicznie nierozwiązaną kwestią. Kwestia zużycia wody, która przy produkcji praktycznie wszystkiego jest. Wiemy, jak rynek dzisiaj kompletnie nieadekwatnie wycenia wodę. Wiemy, jak gigantyczna część konsumpcji i generalnie produkcji jest kompletnie bezcelowa, nie służy absolutnie niczemu, jest czystą marnacją. I są pojedyncze idee, może nie pełne szkoły ekonomiczne, nie całe systemy ekonomiczne, ale idee takie jak na przykład, no one brzmią wywrotowo, prawda, z chwili perspektywy, zakaz marketingu, czy poważne ograniczenie marketingu, żeby ograniczyć tą kompletnie zbędną, rujnującą nas wszystkich konsumpcję i produkcję. Dobrze, ja jestem wywrotowy, czy pani jest? O tak, wywrotowa względem tego, co wiemy, jest pańska ironia. To była ironia, tak, już tłumaczę. Mi się wydaje, z punktu widzenia dzisiejszej takiej powszechnej wiedzy wywrotowe, to co pan mówi, ja rozumiem, że panu, czy wielu ekonomistom może się wydawać wywrotowe to, co mówią takie lewicowe wariatki jak ja, prawda, że takich rozwiązań potrzebujemy, ale wydaje mi się, że właśnie wśród ekonomistów jest bardzo, bardzo mała otwartość na proste rozwiązania pozaekonomiczne, prawda, tego typu, o których teraz mówię, prawda, kapitalizm jest w końcu systemem, który dał nam absurdy takie jak produkowanie rzeczy, które będą istnieć tydzień, rzeczy, które będą istnieć 500 lat i wiem już od tak bardzo dawna, że jest to nieracjonalne i szkodne wszystkim, a jednak istnieje. Kończąc tę myśl, mam takie pytanie, troszkę w co Melke powiedział, czy musimy
czekać na jakiś tragiczny w skutkach już kryzys, żeby w jego bólach się urodziło rozwiązanie? Czy możemy liczyć na to, że ekonomiści czy decydenci z czasem będą jednak zyskiwać elastyczność na niekonwencjonalne rozwiązania celem ratowania planety? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz mogę. To ja chciałam dokładnie w tym samym rzutu wypowiedź. Od razu powiem, że ja nie jestem ekonomistką absolutnie, w związku z tym też nie roszczę swoich pretensji do teorii i szkół. Natomiast patrzę na te tematy, o których rozmawiamy z perspektywą osoby, która od wielu lat zajmuje się kwestiami środowiska i bardzo chciałam wzmocnić głos tutaj pana i pani. I też z pewnym szokiem niemałym usłyszałam, że emisje CO2 wiążą się tylko z transportem i energetyką. Uważam, że jest to kolosalne uproszczenie. Emisje wiążą się z absolutnie każdą naszą działalnością. I między innymi właśnie w tych obszarach, o których pani wspomniała, no absolutnie każdą, tak? W związku z tym moim zdaniem nie jest to zdecydowanie kwestia tylko polityczna. Oczywiście ona jest również polityczna, tak jak każda kwestia, którą rozwiązujemy, jeśli chodzi o systemy społeczne, ale jest również ekonomiczna, bo jeżeli mamy system właśnie oparty na wzroście, nieograniczonym wzroście, to znaczy to jest taki temat, który wydaje mi się, że jest w stanie zrozumieć dziecko w przedszkolu. Jak ma się to dobrze i prosto wytłumaczy, że nie można budować nieograniczonego wzrostu w systemie, który ma ograniczone zasoby. I to jest coś, czym ja po prostu do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ekonomiści nie przyjmują tej prostej prawdy do wiadomości, mimo tego, że no cały czas poruszamy się w tym określonym systemie. I też z dużym szokiem, i też wchodzę w polemikę tutaj z naszym gościem z Niemiec, który jakoś tak lekką ręką pan odrzucił kwestię tematyki postwzrostu właśnie, dodając też taką tezę, że wzrost pomaga nam walczyć z nierównościami. Otóż wydaje się, że od wielu lat mamy do czynienia z wzrostem, a podobno jesteśmy już w sytuacji, w której prawie nasze nierówności sięgają tych, które były w epoce wiktoriańskiej. Tak? I tak zwany trickle-down efekt nie działa po prostu. Tak? Czyli ten wzrost nam nie zapewnia relatywnych równości społecznych, tylko wręcz przeciwnie, prowadzi nas do coraz większych nierówności. I ten temat po prostu też się pojawia od jakiegoś czasu, jest dyskutowany, pojawiają się różne książki i jestem zaskoczona, że Państwo w ogóle nie poświęcili mu żadnej uwagi. No i to chyba wszystko na ten moment. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie i tutaj jeszcze mam jedno zgłoszenie. Damy. Tak, ale to jedno słowo. Tak, jedno słowo, tak żeby na co? Ale do mikrofonu. Teraz czy później? To teraz do mikrofonu. Dobrze. To tak, żeby ukrócić wszelkie możliwe polemiki, które odnosiłyby się do tego głosu, jakby nie wiem, ekonomiści nie przygotowali, nie rozważali kwestii kryzysu klimatycznego i środowiskowego, to w zeszłym tygodniu ukazał się dosyć no już komentowany mocno artykuł Nicholasa Steina, czyli autora Stern Report, który prowadził tak naprawdę klimat na salony ekonomiczne, który jasno w tytule wskazał, zapytał, dlaczego ekonomiści zawodzą cywilizację, zawodzą świat w kwestii zmian klimatu. Tak? Bardzo dziękuję. I ostatni głos w dyskusji. Ja mam pytanie do panelistów. Jestem troszeczkę zaskoczony tym, że cała debata teraz się toczy wokół krajów z grupy BRICS. Są dwa kraje, które są dużo ciekawsze dla takich krajów jak Polska, ponieważ tam jest taki rozwój gospodarczy, który pozwala po prostu tym krajom dołączyć do elity gospodarczej świata. To jest Tajwan i Korea Południowa, bo to są też aspiracje Polski, jeżeli dobrze rozumiem. To są kraje, gdzie kapitalizm właśnie umożliwił przejście gospodarki z tego okresu no, bardzo słabego do absolutnej elity światowej w krótkim okresie. I też to były warunki swobodnego handlu. To były też kraje, które stawiały na eksport, musiały też utrzymać otwarty handel. I to były takie gospodarki, które miały podobną wielkość do polskiej gospodarki. I tam rzeczywiście w takich krajach jak Chiny czy Indie, to są rozwiązania, z których my w Europie tutaj w ogóle nie możemy korzystać, więc to nie jest właściwy punkt odniesienia.
dla nas właściwym punktem odniesienia mogłyby być takie kraje jak Tajwan czy Korea Południowa. Bo tutaj nie możemy ograniczać swobód handlowych w Polsce na przykład, także zawsze Polska będzie musiała być otwarta gospodarczo na takie kraje jak Niemcy czy Szwecja na przykład. Także zastanawiam się, dlaczego aż tak koncentrowaliśmy się na tych krajach takich jak Brazylia, a nie na krajach właśnie takich jak Korea Południowa czy Tajwan, które były bardziej podobne do Polski. Dziękuję za te wszystkie głosy, polemiki, pytania. Może większość pytań była wprost skierowana do Jakuba, to Jakubie Ciebie poprosiłbym o rozpoczęcie podsumowań. Bardzo chętnie, dziękuję. Dziękuję też za to pytanie. Chyba nie umyślnie wszedłem na złego ekonomistę, którego w ogóle nie interesuje kwestia zmian klimatu. Zupełnie nie. To znaczy, ja tylko twierdzę, że my nie możemy przeciwstawiać sobie wzrostu gospodarczego i ekologii. Dlatego, że jeżeli tak będzie, jeżeli powiemy sobie, że jeżeli chcemy zatrzymać zmiany klimatu, to musimy spowolnić wzrost, to ludzie tego nie zaakceptują, po prostu. Społeczeństwa tego nie zaakceptują. Ekonomiści tego nie zaakceptują. Ale czy to, że nie zaakceptują, powoduje, że magicznie te dwie rzeczy, ten wypadnik się uda? Okay. Tylko dlatego, że ludzie nie zaakceptują? Tak, potrzebujemy akceptacji społecznej do tego, żeby przeprowadzić zmiany klimatu. Żeby zatrzymać zmiany klimatu. Natomiast też wzrost gospodarczy w tym sensie może towarzyszyć jakby przeciwstawianiu się zmianom klimatu, że przykładowo przejście na zieloną energię będzie stymulowało wzrost gospodarczy. Zmiana technologiczna wynikająca z przejścia na samochody elektryczne będzie stymulowała wzrost gospodarczy. Więc to nie jest tak, że wzrost gospodarczy musi zwolnić, musi się zatrzymać, albo musimy się gdzieś tam cofnąć nawet po to, żeby zatrzymać zmiany klimatu. Nie, ja zupełnie tak nie twierdzę. Jeżeli chodzi o Koreę Południową, tylko krótko, bo nie chcę odbierać czasu też innym panelistom, my w pewnym sensie braliśmy przykład z Korei Południowej, zresztą premier Morawiecki wskazywał Koreę Południową jako pewien przykład dla naszego kraju. Natomiast Korea Południowa i Tajwan, one jednak stosowały dosyć specyficzną politykę handlową we wczesnych fazach, dosyć protekcjonistyczną, której Polsce trudno było kopiować, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tylko tak krótko. Janka, ty masz jakieś pytanie? Nie odnosiłam się do kwestii ochrony klimatu, więc czuję, że to głos zrobiony. No dobrze, to pokrótce zacznę od ostatniego pytania dotyczącego Korei Południowej. A więc rozumiem ten punkt, że kraj taki jak Polska nie może być porównany z Chinami czy Indiami i że te kraje mają zupełnie inne możliwości. Ale niemniej jednak mówimy dużo na temat Chin. Jest to z tym związane, że kraje, które właśnie teraz dokonują takiego skoku rozwojowego, mogą być przytoczone jako właśnie przykład, jako przykład procesów, które 10 lat temu dokonały się w Korei Południowej. Kraj taki jak Chiny jest w stanie zrobić bardzo duży skok, również pod względem technologicznym i może nawet czy konkurować z przedsiębiorstwami z europejskimi i amerykańskimi. I zgadzam się z Jakubem, również Korea Południowa miała dużo większe możliwości protekcjonistyczne w porównaniu do Polski na samym początku. Wtedy Amerykanie mieli problem właśnie, że państwo koreańskie chroniło się, wprowadzało działania protekcjonistyczne. Także Polska jest w Unii Europejskiej. Ja oczywiście nie odrzucam wspólnego rynku. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, czy mamy do czynienia z jakimś, czy potrzebujemy tragicznego kryzysu, żeby dojść do zmiany paradygmatu,
czy oczekujemy, że nasi decydenci staną się dopiero wtedy rozsądni. No mam nadzieję, że to drugie, ale moje oczekiwanie jest jednak inne. Mianowicie, że podstawowe zmiany, czy wejście w nowy model gospodarczy będzie możliwy dopiero w zgodzie z dużym kryzysem. Zawsze tak było w przeszłości i to nawet w przypadku neoliberalizmu, który wyrósł z kryzysu lat 70. ubiegłego wieku. Także to było też związane właśnie z New Deal po wielkim kryzysie lat 20. ubiegłego wieku. Czyli duże zmiany paradygmatu niestety, i to niestety to nie jest nic pozytywnego, są powiązane z kontekstem kryzysu. I tak jak powiedziałam, mieliśmy już kryzys finansowy i kolejne kryzysy związane z nierównościami, o których mówiliśmy. Mamy w tej chwili bardzo duży kryzys środowiskowy, czyli uważam, że nadszedł już czas na zmianę myślenia i nie musimy na to czekać. Więc jeżeli chodzi o środowisko, to z jednej strony cieszę się, że tak wiele osób podejmuje ten temat i że z emocjami Państwo do niego podchodzą. Myślę, że to jest bardzo pozytywna rzecz, która zadziała się w ciągu ostatnich 2 lat, że rzeczywiście zainteresowanie tym tematem jest coraz większe, jest coraz większa mobilizacja w społeczeństwie. Na przykład w Niemczech nie tak dawno temu ponad 1 000 000 osób demonstrowało na rzecz lepszej polityki klimatycznej. A zatem pod tym względem jest to bardzo pozytywne zjawisko. Ale z mojej perspektywy ten duży problem to powiązanie lepszej polityki środowiskowej z pytaniem dotyczącym podziałów. Więc myślę, że mamy tutaj pewien konflikt celów i mam tak naprawdę nadzieję, że ci, którzy teraz bardzo angażują się na rzecz ochrony klimatu, że nie zapomną o nierównościach. Dlatego, że propozycje, które są składane w Niemczech, które są dyskutowane w Niemczech dotyczące ochrony klimatu, no na przykład nie biorą pod uwagę tych biedniejszych rodzin czy gospodarstw, które nie mają pieniędzy na nowoczesne wyposażenie, na odrestaurowanie energetyczne mieszkania, na kupienie elektrycznego samochodu, które są to osoby, które muszą dojeżdżać długie dystanse do pracy. No i jeżeli popatrzymy na emisje CO2, które będą coraz droższe, aby chronić klimat, no to coś takiego dotknie najbardziej właśnie te biedniejsze osoby. Już w Niemczech widzimy taką sytuację, w której populistyczne partie wykorzystują tę sytuację, by jeszcze bardziej podżegać biedne społeczeństwo przeciwko polityce klimatycznej. I myślę, że powinniśmy tego unikać. Powinniśmy raczej stawiać na konsensus. I sytuacja wygląda tak. Wielu z nas, to nie dotyczy oczywiście wszystkich tu na sali, ale wielu z nas ma wysoki standard życia i łatwiej jest zmienić swoje nawyki konsumenckie i po prostu przejść do społeczeństwa postwzrostowego, w kierunku postmaterialnych wzorców konsumpcji. Dla biedniejszych jest to trudniejsze, więc ja mniej stawiałbym na zmianę indywidualnej konsumpcji. Oczywiście jest to dobre dla tych, którzy są w stanie sobie na to pozwolić. Świetnie, jeżeli można zrezygnować z plastikowych torebek, z latania samolotem i tak dalej. Na pewno jest to pożądane, ale musimy być ostrożni, żeby nie być zbyt agresywnym, by tego nie narzucać agresywnie biedniejszym częściom społeczeństwa. Myślę, że warto współpracować właśnie z globalnym południem i czynić duże inwestycje w rozwój technologii, aby również tym osób umożliwić zużywanie mniejszej ilości zasobów. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem podziękować Państwu za ciekawą dyskusję, za ciekawe pytania. Chciałem podziękować naszym panelistom, Jakub Sapkowski, Anna Petelczyk, Andrea Snelke. I na koniec dwie uwagi, dwie refleksje. Po pierwsze, ta refleksja dotycząca narracji i tego, czy jesteśmy na drodze do jakiejś zmiany. Otóż wydaje mi się, że ja pamiętam koniec lat 90. i początek lat 2000, gdy podobne spotkania na podobny temat, one się faktycznie odbywały i
używano na nich podobnych krytycznych argumentów wobec neoliberalizmu, ale one nie cieszyły się ani taką popularnością, ani także nie miały swojego dźwięku na przykład w mainstreamowych mediach. Więc zmiana jakaś jest, że dziś te poglądy nie są wygłaszane z pozycji poza antysystemowych dysydentów, tylko te poglądy są już częścią mainstreamu w debacie publicznej. I druga taka refleksja dotyczy tej narracji o zmianach klimatycznych i o kondycji ekonomicznej. Otóż wydaje mi się, że to jest ważny wątek, pewnie warty kontynuowania dyskusji nad nim, ponieważ jeśli prześledzimy retorykę ugrupowań, które podważają zmiany klimatyczne albo podważają sens polityk, które mają przeciwdziałać zmianom klimatycznym, to ugrupowania te często właśnie używają argumentów socjalnych i ekonomicznych. Znaczy mówią, że polityki nastawione na walkę ze zmianami klimatu bądź szkodzą gospodarkom narodowym, bądź też będą negatywnie wpływać na jakość życia tak zwanych zwykłych ludzi, zwłaszcza ludzi o średnich i mniejszych dochodach. Wydaje mi się, że dla osób, dla których kwestie zmiany klimatu są ważne i które chciałyby, aby te ambitne polityki były implementowane, no to ważne jest to, żeby jak sformułować ten przekaz, żeby właśnie zyskać tę akceptację, o którą Jakub Sawulski, że jednak ludzie oczekują, boją się tego, że polityka na rzecz ochrony klimatu może negatywnie oddziaływać na gospodarkę i na ich codzienne życie, więc to jest na pewno niewątpliwie wyzwanie, jak z taką retoryką walczyć i jaką alternatywę przedstawiać. Wydaje mi się, że to jest temat warty podjęcia, zwłaszcza w środowiskach progresywnych, które takiej sprawiedliwej transformacji ekologicznej się domagają. I na koniec chciałem Państwa zaprosić już dzisiaj na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13 listopada. O szczegółach będziemy informować na naszych stronach internetowych, na Facebooku, ale będzie to spotkanie poświęcone takim koncepcjom gospodarczym, które pojawiają się już jako jakby gotowe pomysły alternatywnych rozwiązań i będziemy dyskutować o ekonomii współdzielenia i o tym, czy uberyzacja jest ekonomią współdzielenia i czy to w ogóle jest sensowny koncept, ale będziemy także zastanawiać się nad koncepcjami publicznej własności, koncepcjami, które pojawiły się m.in. w programie Partii Pracy. Swój udział już potwierdzili profesor Gawin Rels, Akademii Kościńskiego, członek Partii Pracy oraz redaktor Adriana Rozwadowska z Gazety Wyborczej, która zajmuje się, czy monitoruje zjawisko uberyzacji w aspekcie globalnym, jak i w aspekcie tutaj naszym polskim. Będziemy mieli także gościa z Niemiec, więc to spotkanie będzie miało także taki wymiar międzynarodowy. Także jeśli Państwo mogli, będą zainteresowani, to proszę sobie tę datę 13 listopada, godzina 18, zarezerwować i szukać na naszych stronach internetowych informacji. I na koniec także wszystkie publikacje, które do Państwa dyspozycji tutaj są rozłożone zarówno przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację Berta i jeszcze de Klasala są dla Państwa. Tam na tamtym stoliku znajdziecie Państwo publikacje Ośrodka Lasala i Fundacji Berta. One są do zabrania. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru i miłego weekendu, ciszy wyborczej w sobotę, mądrych wyborów w niedzielę. Do zobaczenia.